siemanko, z tej strony Krzychu, jesteście na kanale GrajBuda.pl. Pozdrawiam oczywiście moich widzów, zachęcam do dawania kciuków do góry. Gramy dzisiaj sobie na Mega Drive, a tak dokładniej mówiąc to gramy sobie na Master System, który obsługuje ten chinolski Everdrive, którego kiedyś tam pokazywałem na filmiku, robiłem jego recenzję. Dobra, gramy w Masters of Combat. Bijatyka na Master System, 93 rok. Dość późno jak na gry na Master System, no ale... Dobra, zobaczymy sobie Continue 2. Weźmy sobie Easy. Exit, dobra. Z fabuły jest coś tam, że spada jakiś... statek ląduje, czy coś takiego. I musimy walczyć o życie na ziemi. I w ogóle. O, tu będzie pokazane. Dobra, mamy czterech zawodników do wyboru. Żadnym nie umiem grać. Pierwszy raz w ogóle to odpaliłem. Może nie będzie ninja. Dobra, tu mamy widać miejscówki do nawalania. Hayate. Dobra, jestem tym po lewo. Tu mamy uderzenie. Drugim. Podskok. Ale jakoś dziwnie to działa. Na dół. O kurde, zobaczcie, tu kombosy są. Ja też mam kombosa. Jak naduszam cały czas guzik, to mam kombosa. Ale kurde, jak oni to robią mieczami i tak dalej, to nie wiem. Może dwa naraz jakoś, albo co? Na razie mi wychodzi tylko to. Zrypane jest to, że przycisk musimy wcisnąć, żeby podskakiwać. Tak to by był drugi przycisk akcji, noga, ręka. Nie wiem, po co oni to zrobili. Że trzeba do góry nadusić krzyżyk i wcisnąć B, żeby podskoczyć. No to jest bez sens. Mogło być do góry podskakiwanie normalnie i by było ręka, noga, mózg na ścianie. Dobra, lecimy dalej. Pierwszy raz to gram, także nie śmiać się ze mnie. Jak to się jakiegoś kombosa robi? On rzuca jakimiś, kurde, bochnami chleba, a to gwiazdki są. Tu go po januszowsku rozwalimy. Jak się da. Nawet to fajne, nawet się gra przyjemnie. Ale zawsze się gra przyjemnie, dopóki się nie dostaje w pierdol. Później się robi mało przyjemnie. Ale gierka fajna w miarę, jak na 8 bitów. Dobra, lecimy dalej. To następny. UFO! Od razu od głupków wyzwiska. Dobra, Gonzales, gruba paruwa. Puszczę jakieś, kurde, elektryczne coś. Dajesz tutaj gnoju. Ale to jest zjebany ten podskok. I Gonzalesowi tutaj za wyzwiska poryją. O, zobaczcie, jeszcze łamanie, kurde, ma. Jak oni to robią? Ale mój ninja jest lepszy. Dobra. Ty, jaki kurde hacur, jak Ryu albo Ken w Street Fighter.
dawaj grubasa. Brat wstał na haka. O, no cię kopię, kurde. Dobra, ucieczka. O, panie. Doskogi, seria na ryj. I Gonzales dostał po ryju. Cały czas ten sam cios, no ale nic nie umiem innego. Zobaczmy, kto następny. Bonus stage. O, widlaka rozwalimy. No jak w Street Fighterze prawie. Nawalam tylko A, guziki, tyle. Jebut. Zżyna ze Street Fightera, nie? Te pojazdy do rozwalania. To zżyna jak nic. Co to za... ormowiec? Kurde, to z tego wynika, że jestem najmniejszy z nich wszystkich. Zobaczcie, magię puszczałem, kurde, jakieś speciale, a ja nic nie umiem. No ale wygrywam. Na easy to. No, jak ja to zrobię? Aha, czyli uderzeniem jeszcze krzyżakiem plus uderzenie, to dodatkowo jakieś robimy. O, but. Fajnie. I znowu wygrałem cieniasy. Wygląda w tym przeciwnik, w tym hełmie, jak jakiś rzeczywiście jakiś ormowiec. Albo z prewencji chopek. To jest dobre. Ten wślizg. Można szybko do gościa doskoczyć. O kurde. Ciekawe, czy łapanie jest. O, jest! I to jakie fajne. Tylko jak się te ciosy robi, te speciale. O, tu mam odskok jakiś. Dajesz, dajesz, dajesz. Znowu mnie, kurde, podniósł i haka sprzedał. Co to miało być? Jak mnie rozjebał. O, ty paruwo, nie myta. Widzicie, doszłem do trzeciego, a w sumie jest czterech, więc prawie koniec gry. I się robi trudniej. Ej, gościu. No, nieładnie. No. Kurde. Zobaczcie, jak naparza teraz. Rozjebie mnie. No. Teraz wyskok. Patrzcie, patrzcie, jak mnie rozpierdzielił. Toż maciarz. Damy continuation. Dobra, próbuję go załatwić. O, mogę sobie wybrać tego Ironmana niedoszłego. Wezmę, zobaczymy, jak się nim gra. High Voltman. Windberger, dobra. A co to ja mam? Jakieś ramiona? Ten jest dobry. Jak dalszy im, kurde. Ciekawe, czy też ma naparzanki? Nie, jak się naparza... naparzanki mówię. W kombosach w trakcie naparzania przyciskiem nie ma. O! To było dobre. Szkoda, że podciny nie ma. Takiej wydłużonej giry. Masz na ryja. Sandała. O, proszę. Pięknie. Jebo ziemię. Gada. Ci dropsa frajerze.
Jest mi tu harczy za plecami. Nie wiem, czy to słychać. Mam nadzieję, że tego nie słychać. A może i słychać. No niestety. Ale mnie teraz łoi. No co za śmieć. Całą energię mi zabrał. Chciałem podskoczyć. Wcisnąłem krzyżak do góry i guzik i gówno z tego. Dobra, próbujemy załatwić tego ormowca. Kurde, znowu mnie podniósł. Ja bym go tak rzucał. O, widzicie? O to chodziło. Pięknie. Dobry system. Dobra, przeszłem do następnego. Ciekawe, czy to będzie ostatni, czy co? Mordę mu obiłem, zęby powybijałem. Industrialny kompleks teraz. No i znowu z przeciwnikiem, kurde, bliźniakiem. Ciekawe, czy na niego też będzie działało to łapanie. Ale zobaczcie, fajnie, bo kurde, w tle się ruszają te jakieś tam ludki. Na 8-bitach przeważnie te areny były nieruchome. No zawsze to jakaś odmiana, fajnie to wygląda dosyć. Jak jest jakiś ruch, nie? Jakieś tam ognie. Ognie, kurde, strzelają z tych rur. I znowu go mogę rzucać. Dobry system, ale już tu jest gorzej. O, do tyłu jak rzucam, to jest inaczej. O. Ale mi buta sprzedał. Ty śmieciu. Zobaczcie, co robi. Jak go tylko popuściłem, kurde, trochę miał miejsca, to zaraz fisiuje, nie? Dobra, udało się. Ej, nie to miało być. Co on zrobił? Kurde, jak oni to robią? Ja tu próbuję różne wygibasy robić i kurwa nie robią mi takich kombosów, ani subspeciali. O. O, zobaczcie. Co za śmieć. Uuu, panie. Teraz to żeś mnie pojechał ostro. Jednym strzałem rozpierdolił. Co za lachociąg. No, szambo chleju. Skakaj. No i zamiast ja rzucić, to on mnie rzucił. Kurwa, podskocz. Znowu jakiś special. Nie mogę do niego w ogóle dojść. Ha! Coś zrobił. Całą energię takim strzałem mi zabrał. Mam jeszcze jedną kontynuację, więc sobie mogę zagrać tym ormowcem. Weźmy ormowca. Dobra, zobaczmy, co ten potrafi. Na razie nic. O, ten przynajmniej rzuca. Też do dupy. Chyba ninja był najlepszy z nich. Nie mogę wstać. Nie wiem, jak kombosa jakiegoś zrobić, cokolwiek. Jakiegoś speciala, nic nie wychodzi. Sprzedałem mu buciora. Nic. Ani dół przód, ani tył przód, tył przód, przód, nic nie wchodzi. Co za shit. Co to miało być? Znowu mi przypierdzielił tą kulą. Pół energii prawie mi zabrał. Co za łachmyta.
Ten to w ogóle jest. Co teraz nim grałem, to normowy jest cienki jak gówno żebraka. Mam nadzieję, że nie skrzypi to krzesło za bardzo do mikrofonu. Dobra. Game over, kup serwer, ale spróbujemy jeszcze tym grubasem zagrać, zobaczymy. A idź pan z wpisami. Dobra, jeszcze raz, zobaczmy. Zagram tylko tym grubasem, zobaczymy jak się nim gra. O, akurat tego fajfusa, może mu teraz najebę poryją. Grubas. Jebut. Ale wolny jest. Kurde, jakieś tam różnice w tych postaciach są, kurde. Jak na 8 bitów to czuć to naprawdę. Jebo kolano, o. To łapanie akurat było do tyłu, z bliska. Zobacz jak skacze, jak... Kurwa, jakiś nie wiem. Zap go. Co ja zrobiłem? Jak to zrobiłem? O, jak naciskam szybko, to jak ninjam, to on się wkurza i wtedy kombo zleci. Ale słabe to. No chyba, że wejdzie. Weszło teraz. I rozjebałem tego śledzia. Dobra. Panie, co to szło? A widzicie. Wszystko jednym przyciskiem plus kierunek jak na Amidze, kurde. Kto to rzeźbi już tak spierdolił? Czemu to nie mogło być na dwa przyciski? Podskok z przyciskiem, no bez sens, kurwy syński. No grubasie. Dup. No. Pięknie. Zobaczymy, gdzie mi się uda nim dojść. Parówczakiem. Teraz z ninjom. Ten ninja chyba najlepszy z tych wszystkich. Najmniejszy, ale taki najfajniej się mi gra. Najłatwiej. O, przerzucił mnie. Jep. Zarobiłem. Znowu. I znowu. Ej. Teraz to dostaję w cys dopiero. I znowu gwiazdkę. Ale mnie rozjebał. Zobaczcie, ten ninja potrafi mieczem uderzyć, ale jak to się robi, kurde. Tam nad tym posągiem Buddy niby światła, kurde, się zaświecają. Zmienia się ten posąg, niby światło pada. No. No fajnie, fajnie, że to się rusza. Trafiony. I teraz znowu Januszowym sposobem. Przyjebał. Jeb. Pięknie. Jak Hagar, kurde. Final fight. O, co to się robi? Ale jaja. Ciekawe, czy ninja się wkurzy teraz i mnie rozjebie. Ale but. Rzucają teraz specialami. O, ocknij się. Jeb, przerzucił mnie. Chciałem uderzenie z pępka zrobić, ale mi się nie udało. O, teraz się udało. Jeb. A. Pięknie, przerzutka. To powinno ujmować po energii, kurwa, a nie jakieś tam rzucanie jakimś gównem. Po ninży.
Parówczak zwyciężył. Dobra, następny. A, znowu wózek widłowy. Dajesz. No, ile jeszcze? No, wreszcie. Perfekt. Powiem wam, że na moim tym telewizorze LCD to paskudnie wygląda, te wszystkie piksele. Ale jak patrzę na ten drugi w komputerze, to trochę lepiej, takie rozmycie. Na CRT-ku pewnie lepiej by to wyglądało, o wiele. A propos, czytałem dzisiaj, że właśnie CRT-ki idą do góry, telewizory, monitory, przeważnie monitory. Strasznie idą do góry. Także jak widzicie gdzieś wystawkę, jakiś fajny monitor czy coś, to zbierajcie jeszcze sprawny. Bo pewnie za 2-3 lata będzie za niego trzeba dać z 500 zł. Rozjebał mnie jak szmatę. Ja mam jeszcze, oprócz mojego JVC, mam 100-hercowy 32. Kineskopowy, ale zabijcie mnie, jaki to LG czy Samsung, nie pamiętam, czy Sony, no zabijcie mnie, zapomniałem. Jeszcze mam jeden 21 cali też bardzo stary, z 90 roku Samsung, taki jeszcze nie ma już tego płaskiego ekranu CRT, tylko ma ten balon taki z tych czarnych Samsungów. Niech sobie leży. Sprawny, może do jakiegoś automatu kiedyś wejdzie albo coś. No dobra, decydująca runda. Parówa kontra parówa. Nie pojechał teraz nieładnie. Tak a propos, ostatnio w Dzień Dziecka miałem egzamin C+E, który zdałem, to było drugie podejście, także skończyłem kursy, jestem happy, nie muszę już jeździć na te pieprzone egzaminy i nauki jazdy i tak dalej, no i przegrałem. Dobra, tak się prezentuje Masters of Combat na Sega Master System, a tak ściśle mówiąc na Mega Drive'ie przez chińskiego Everdrive'a. Jeśli się podobało, dajcie łapę do góry. O, kciuczek do góry. Pokomentujcie, co o tym myślicie. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.